Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Rosji Franciszka Trenera, polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarski świata, pracującego aktualnie w AIK Sztokholm w szwedzkiej ekstraklasie. W dzisiejszym epizodzie dwa spotkania ligowe, najpierw mecze z Mjölby, a później spotkanie z Helsingborg, nie, z Halmstad. Te dwa spotkania dzisiaj od naszego ostatniego odcinka minęły 4 mecze, o ile dobrze pamiętam, tak, nasz ostatni odcinek był chyba Usted z Helsingborg. Więc później graliśmy u siebie z Varbergs, wygrywamy to spotkanie 3-0, dobry mecz w naszym wykonaniu, 15-4 w strzałach, 6-2 w strzałach celnych, posiadanie 67% po naszej stronie. Alisson Santos, Henriksson i Rink strzelają bramki, asysty Henrikssona, Krivociuka i Björnsbiego, pewne przekonujące zwycięstwo. Później mamy mecz wyjazdowy do Sirius i tutaj niestety tylko remis. Obejmujemy prowadzenie po bramce Ringa i tutaj wydaje się, że wszystko będzie dobrze, ale do remisu doprowadza Lindberg po strzale rzutu karnego, no ale później Ring i jeszcze raz Fredriksen po asyście Ringa, wcześniej dwie zaliczył Ogbemudia asysty, no i mamy 3-1 i tym razem naprawdę wydaje się, że wszystko mamy pod kontrolą, ale niestety Ismael i Lindberg strzelają nam dwie bramki, Lindberg 92 w doliczonym czasie i musimy niestety podzielić się punktami 3-3, Ring, dwie bramki, bardzo dobra forma tego zawodnika. Jedziemy dalej, Djurgården to mecz kolejny, tym razem u siebie i znowu nie udaje nam się wygrać, chociaż to my strzelamy bramkę praktycznie w doliczonym czasie. Erik Ring w 21 minucie wykorzystuje podanie Alissona Santosa, ale później Horvat, Gudjonsson i mamy 2-1 dla gości, no ale w 90 Frederiksen, asysta Monaco i mamy 2-2 i tym razem to my dochodzimy do remisu praktycznie w doliczonym, w samej końcówce meczu. I mecz ostatni, Haken na wyjeździe, wygrywamy 2-0, dwie bramki strzelamy w odstępie dosłownie kilkudziesięciu sekund. Erik Ring w 18, Mauricio Benitez w 19, Frederiksen i Henriksson zaliczają asysty. No i mamy 2-0, Erik Ring, świetna forma tegoż zawodnika. W tej chwili w sezonie ma w 11 bramkach 7 bramek, w 11 meczach, przepraszam, 7 bramek, 2 asysty. No w tej chwili czołowy piłkarz naszego klubu. Mam nadzieję, że swoją formę utrzyma także w dzisiejszym odcinku. W lidze mamy miejsce 4, 11 punktów, 5 punktów straty do Djurgården. No i tam punkt przewagi nad zespołami, które walczą gdzieś tam o prawo gry w europejskich pucharach. Jesteśmy po 6 kolejkach dzisiaj. Kolejka 7, odprawa taktyczna, przechodzimy. Nie wydarzyło się nic ciekawego w klubie, żadnych nowych transferów. Mamy troszkę kontuzji Insua, nie jest to jakieś tam wielkie zmartwienie, ale Saletros troszkę tak, bo na tym defensywnym pomocniku mamy zawodników, którzy generalnie no nie średnio się tam nadają, Monaco również. No i w tym meczu Frederiksen prawdopodobnie nie zagra, bo jest kontuzjowany. Zatem Liu Zhaoziang w bramce, Ogoczukwu, Pluk, Björnsby, Kalman w obronie, Sikenji, Benitez, Henriksson w pomocy, Alisson Santos, Jonsson i Ring zagrają w ataku. Zgłaszamy zespół, moi drodzy. Wychodzimy na boisko spróbować tutaj powalczyć o 3 punkty. W zasadzie no, spróbować. Jesteśmy faworytem chyba delikatnie tego spotkania, gramy u siebie, więc myślę, że powinniśmy spróbować po prostu zdominować mecz, tak jak generalnie no, często się udaje, coraz częściej, na szczęście. Więc mam nadzieję, że również dzisiaj nie będzie różnicy i również będziemy dominować. Już zaczynamy spotkanie, już 10 sekunda, okazja do strzału, Ring w polu karnym, ale piłka wybita, ale dobry początek, Kalman, czy oddamy strzał? Nie oddamy strzał, Henriksson próbował poszukać Jonssona, ale go nie znalazł. No i proszę bardzo, już jedziemy w drugą stronę, więc dosyć intensywny początek tego spotkania, ale już
ale już sytuacja opanowana. Piąta minuta, Benitez przy piłce. Monaco jest kontuzjowany. Uwaga, Johnson, nie ma bramki. Szkoda, dobra sytuacja naszego młodego napastnika. No, myślę, że to mogło zakończyć się bramką, czy powinno, nie wiem, 31 tysięcy kibiców, dosyć sporo na dzisiejszym meczu, no ale zespół spisuje się dobrze, mamy dobre miejsce, nie walczymy gdzieś tam o spadek, przynajmniej na początku, różnie to może być później, ale no mamy mocny skład, tutaj myślę, że gdzieś możemy się zakręcić wokół miejsca dającego prawo gry w europejskich pucharach. Taki jest plan na ten sezon, zakręcić się, czy faktycznie tak będzie. To się przekonamy. Uwaga, Alisson Santos. Alisson Santos, niestety po raz kolejny nie trafiamy do bramki. Nasza przewaga już jest dosyć spora. 14 minuta spotkania i dośrodkowanie ląduje w rękach bramkarza. 16 minuta meczu. Sikendji dobrze w odbiorze do Bjornsbiego. Bjornsby do Henriksona. Henriksson do Beniteza. Benitez, tam wychodzi Johnson, ale wychodzi też Alisson Santos. Niestety nie trafia gdzieś tutaj. Nieobecny w tym wszystkim jest nasz najlepszy w tej chwili zawodnik Gary Grink. Być może pieczołowicie gdzieś tam pilnowany zawodnicy nie dają mu wolnego miejsca. Mamy tutaj Ringa, ta 20 przy nim i od razu podwojony jest Erik. Gdy tylko dotyka piłkę, doskakuje do niego drugi. Teraz też gdzieś tutaj dwaj zawodnicy się czają wokół niego. Teraz ma trochę swobody, ale piłka jest w drugim sektorze. Plug teraz do Beniteza, ten do Alissona Santosa. Alisson Santos przy piłce. Erik Ring już gdzieś tam szuka sobie miejsca w polu karnym. Benitez. Alisson Santos do Sikendziego. Sikendzi oddaje strzał, ale Tornqvist broni po raz kolejny. To będzie chyba szóste nasze uderzenie, albo zaliczone to było jako piąte. Uwaga, dośrodkowanie. Bjornsby tam ruszył na głowę, ale nie doszedł do piłki. Uwaga, Alisson Santos. No, Alisson Santos po raz kolejny i broni albo strzał zablokowany, bo nie pokazało się nowa cyferka w strzałach celnych. Uwaga, może teraz też nad poprzeczką. No, mocno zdominowaliśmy tutaj. Posiadanie piłki 70, ponad 5%. W tej chwili dokładnie 75. 7 do 0 w strzałach, 3 do 0 w strzałach celnych. 1-19 już XG. Więc myślę, że możemy lada moment oczekiwać bramki. Ale teraz stały fragment. Alisson Santos, świetne dośrodkowanie. Uwaga, Bjornsby chyba trafia w poprzeczkę. Tak, piłka odbija się o poprzeczki. No i uwaga, jest problem. Anderson, ale dobrze tutaj odprowadzany w sektor boczny przez naszych zawodników i sytuacja jest opanowana. Dobry odbiór teraz Alissona Santosa. Przerwanie akcji i no i mamy dalej to czyste konto, jeśli chodzi o strzały przeciwnika, no ale wypadałoby coś strzelić. Ogoczukwu teraz przechwytuje piłkę. Alisson Santos, bardzo dobrze gramy, bardzo jesteśmy rozpędzeni. Benitez, brakuje tylko tej kropki na D. No właśnie, kolejny strzał, tym razem zablokowany i znowu kontra przeciwnika, ale Sikendji tutaj no dzieli i rządzi w środku pola, mimo że nie jest to jakiś urodzony defensywny pomocnik, ale świetnie. Nie spisuje się, kiedy trzeba piłkę komuś odebrać. Uwaga, Jović do Neuwenhoffa i Liu Zhaoziang jest na posterunku. To nawet nie był strzał, więc nie będzie tutaj pierwszego strzału w rubryce strzały u zespołu gości. A teraz czy my coś tutaj zrobimy? Sikendji po raz kolejny, Alisson Santos, a świetnie szybkie wymiany piłek. Gary Gring wreszcie przy futbolówce, ale od razu dwóch zawodników przy nim. Tak więc no, mamy tutaj problemy z wyprowadzeniem na dobrą pozycję naszego zawodnika, ale bardzo aktywny jest Alisson Santos i to on tutaj przejął prym, jeśli chodzi o atakowanie i bardzo dobrze. Erik Ring na razie 6-6, a Santos 6-9, no widać ta ocena. Spróbujemy zamienić tych gentlemanów na drugą połówkę, zobaczymy, czy coś to zmieni, czy Erik Ring się uaktywni, czy zmieni to coś w sposobie krycia przeciwnika. Mamy już 42 minutę, 10-1 w strzałach, 1-59 już na XG. Uwaga, Henriksson, Benitez, źle, ale spokojnie, jest kontrola z naszej strony. Plug teraz przy piłce, jeszcze Plug prowadzi, teraz Erik Ring troszkę osamotniony, no ale piłkę mamy daleko od miejsca, w którym on mógłby coś tutaj nam zaprezentować. Benitez,
I co? Nie, nie było faulu, myślałem, bo tam przez chwilkę. Uwaga, Alisson Santos! Ojej, ależ pudło, fatalne pudło Alissona. No to powinno przynajmniej zagrozić bramce, to powinien być strzał przynajmniej celny, ale niestety fatalne zachowanie Alissona Santosa, który tak jest aktywny. No ale szalenie nieskuteczny, przynajmniej jeśli chodzi o wykańczanie akcji. Szybciutko przejdziemy sobie do taksy, zamienimy tych dwóch, zobaczymy czy coś nam to zmieni na drugą połówkę, czy Alisson Santos będzie aktywniejszy z drugiej strony, czy Eric Green znajdzie sobie troszkę miejsca, bo w tej pierwszej połowie na razie sobie znaleźć miejsca nie potrafi, to też dlatego, że jest bardzo tutaj pieczołowicie pilnowany Bjørnby, Benitez, Johnson do ringa, ring wreszcie przy piłce, ring, być może tutaj są gorsi obrońcy, ale nie wydają się gorsi, bo bardzo łatwo pozbawione piłki nasze skrzydłowe, uwaga, Ogoczukwu do ringa, ring, Ogoczukwu, Johnson do Sikendziego, Henriksson, no strzelmy wreszcie, nie ma karny! Jest rzut karny. Kto podejdzie? Erik. Po kolejną bramkę. Jest 1-0. Erik Ring. Rzut karny. 48 minuta. Siódme trafienie w sezonie. No i jest aktywniejszy. Ta ocena mu teraz wzrośnie. Może pewność siebie też mu wzrośnie. Może troszkę lepsza gra z jego strony. Owszem, strzelił bramkę, ale no oczywiście to jest rzut karny. Jego też trzeba umieć strzelić, ale ostatecznie to jest rzut karny. Mamy 1-0. Troszkę spokojnie będziemy grać. Prawdopodobnie teraz troszkę otworzą się nam tutaj przestrzenie. Dobra, teraz świetne dośrodkowanie. W pole karne Eric Ring, Ogoczukwu, Alisson Santos, jeszcze do Sikendziego, mamy piłkę, teraz przechwyt i uwaga, kontra 3-3, oj, będą problemy, Benie Bjørnby. Znakomity odbiór, znakomity przechwyt Bjørnbiego. To i naprawdę wyszli z tą kontrą, ale Bjørnby przeczytał to znakomicie i dalej 1-0, plug przy piłce. 58 minuta. Trzeba myśleć o zmianach, aczkolwiek nie bardzo tutaj mamy nie za dużo jakości na ławce, przynajmniej jeśli chodzi o ofensywkę Henriksona. Musimy coś zmienić, bo za 3 dni dosłownie kolejny mecz ligowy i gdzieś tutaj te siły musimy też, no musimy tą kwestię też mieć ogarniętą. Oj, źle. Ale utrzymamy to. Quiroz, Sikendzi, Jovic. No i to jest tak, jak nie wykorzystujesz sytuacji, a na XG mamy już prawie 3, no to przeciwnik w końcu coś się trafi. Sikendzi tutaj dobry odbiór, Jovic indywidualna akcja, dobrze zabiera się z piłką, Ogoczukwu trochę spóźniony po tym zwodzie, no ale no 6-5 ocena, 6-4 już to wszystko wyjaśnia. Czas na zmianę, co tu możemy zrobić, na lewej stronie nie za wiele niestety. Chociaż tutaj możemy Kalmana wstawić na lewą i chyba tak zrobimy. Wpuścimy Gilione za Ogoczukwu, a tu tych dwóch dżentelmenów zmienimy. Zatwierdzamy zmiany, wracamy. Oj, widzę, Johnson też kontuzja? Tak, więc musimy też wpuścić napastnika, a nie wiem, czy mamy takiego na ławce. Mamy Frederiksena, mamy Lufdala. Dobra, wpuścimy Lufdala, Frederiksena. Na razie nie będziemy ruszać, chociaż... No ruszymy Frederiksena. Trudno, ryzyk fizyk. Potrzebujemy tu 3 punktów w tym meczu. 14 do 3 w strzałach, 4 do 2 w strzałach celnych, 2,71 do 0,29 na XG i nie jesteśmy w stanie wygrać. Nieuwenhof, Nukwason, Anderson. No, żeby to się nie skończyło tutaj sensacją. Anderson, jeszcze musimy wyjść z tego rzutu rożnego. Ok, wychodzimy. Mamy Frederiksena na boisku. Anderson, no wyjdźmy z tego. Po prostu wyjdź, zabierzmy piłkę i wyjdźmy. Kasongo. Ok, to jest chyba, mamy kontrolkę. Dobra, niech wycofają. Ok, wyjdźmy się. O, ależ tam po prostu się zbieramy jak muchy w smole. Do tego wyjścia i proszę bardzo, kolejna ofensywna akcja, bramka tutaj mocno napędziła zespół gości, ale teraz jest nasza szansa, Henriksson, Frederiksson na spalonym troszkę, ale Henriksson dobrze nie podawał mu piłki i uwaga, Sikendzi, Benitez, jeszcze ta piłka od kogoś, ale i tak rzut spalony.
I co my tu możemy zrobić? Taktyka. No niewiele już. Andersona możemy wprowadzić za Alissona? Nie. Anuluj. Zapauzujmy, spokojnie się. Spokojnie sprawdźmy. Anderson, chyba środkowy pomocnik. Nie wiem nawet na jakich pozycji grają moi zawodnicy. Zagra nam na lewaśce, zagra nam też na mezali. Zrobimy tak. Ciebie damy tu, a Andersona damy faktycznie na mezalkę. Może tutaj ten młodzieńczy powiew, młodzieńczy zryw sprawi, że będziemy troszkę lepiej grali. 15 do 4 w strzałach, 2,79 do 0,33 na XG. No to jest i wynik 1 do 1. No niebywała rzecz. Zdeklasowaliśmy zespół gości piłkarsko, ale zespół gości ma jeszcze szansę na zwycięstwo. I to wcale nie mało. I to, o Jezu. Na szczęście celowniki mają wycelowane mniej więcej jak my, bo to mogło się... Anderson przymierzył, ale niecelnie. 6 minut, tyle nam zostało do tego, żeby spróbować, zażądam więcej na te ostatnie parę minut, żeby spróbować wygrać to spotkanie. 94 minuta. Gilione. No może teraz. Strzelaliśmy już bramki w ostatnich minutach i mamy Erika Ringa, który umie strzelać bramkę, który umie strzelać bramki, umie brać odpowiedzialność na siebie i bierze po raz kolejny. 94 minuta tego spotkania. Mamy 1 do 1. Zobaczmy. Alisson Santos, dośrodkowanie. Jest Erik Ring, wzbija się w powietrze nad obrońcą, który Kasongo, który nawet nie wyskakuje, pokazuje spalone, ale nie ma mowy tutaj o spalonym. Mamy bramkę, która mam nadzieję daje nam 3 punkty. 96 Szósta, no, Alisson, będzie koniec meczu, moi drodzy. Będzie koniec spotkania. Wygramy ten mecz, chyba. Anderson, no, panie sędzio, dziękuję. 2-1, wracamy za moment na mecz numer 2. Moi drodzy, wracamy na mecz numer 2, raptem 3 dni minęły, więc dosyć sporo tutaj, no może nie kłopotów z kondycją, ale no zawodnicy, tacy jak Bjorsby, widać już mocna, mocna eksploatacja, więc dzisiaj na ławce rezerwowych Liu Zhaoxiang w bramce, Apiach, Plug, Ogbemdia i Kalman w obronie, Sikenji, Benitez, Batata w pomocy, Alisson Santos, Frederiksen i Ring w ataku, zgłaszamy zespół. No i próbujemy dalej, a gramy dzisiaj z Halmstadt, czyli no, z dobrym, naprawdę dobrym zespołem. No i zobaczymy, czy uda nam się ugrać jakieś punkty na tych brojkach. Moi drodzy, rozgrzewka, więc za chwilkę zaczynamy mecz. Czy są tu jakieś ciekawe nazwiska? Nie widzę, nie widzę żadnych znajomych. Więc przechodzimy do szatni media. Ok, zagrajmy na miarę tych oczekiwań. Czy jesteśmy faworytem? Chyba nie. Zobaczymy sobie jeszcze pozycję w tabeli, na którym będziemy mieć. A, jeszcze nasz skład. Oczywiście Batata dzisiaj w podstawie. W podstawie również Apia, więc no, młodzież rządzi. Jesteśmy na miejscu trzecim. Halmstadt na miejscu 14. Raptem 4 punkty, więc no, przeciwnik będzie tutaj chciał. No, będzie chciał po prostu wygrać mecz, żeby zacząć te punkty zbierać. My również chcemy wygrać z uwagi na to, że chcemy utrzymać się w czołówce. I no jest, zaczynamy moi drodzy. Frederiksen do Ogbomudi i jest już pierwsza minuta. Alisson Santos, chyba Ringa też sobie dzisiaj podmienimy do lewej strony, może w połówce. Taki plan przyniósł nam dobre efekty w poprzedniej kolejce. Erik Ring, mimo że mało aktywny w grze, to jednak w kluczowym momentach był tam, gdzie być powinien, czyli najpierw wykonał jedenastkę, a później dobrze znalazł się w polu karnym i strzelił bramkę w doliczonym czasie, która dała nam 3 punkty. Te 3 punkty oczywiście pozwalają nam troszkę śmielej, troszkę mocniej rozsiąść się tutaj w fotelu zespołu, który no,
walczy o europejskie puchary. Mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać ten status. No ale żeby to było, musimy dzisiaj dobrze wypaść z Harmstra. Na razie nie wygląda to rewelacyjnie. 20 minut meczu, tylko jeden strzał gospodarzy i sporo posiadania piłki po ich stronie. I uwaga, wyjazd Romero, ale plug jest na posterunku do Sikendiego, ten do Ogbemudia. Muszę zacząć sprowadzać zawodników, których nazwiska lepiej się wymawia. Apia już tutaj złapał jakiś uraz, Robert Apia, i nie jest to dobra informacja. Uwaga, Frederiksen przy piłce. Frederiksen osamotniony, musi do Kalmana. Kalman, tak się to chyba będzie wypowiadać. Uwaga, Benitez do Frederiksena. Frederiksen zablokowany strzał przez też para langarza. No ojej, dobra, niech wejdzie Ogoczukwu. Trudno, Ogoczukwu troszkę tam problemów z kondycją, ale już te 20 minut meczu minęło, więc tylko 70 przed nim, więc mam nadzieję, że jakoś to będzie. Troszkę zyskaliśmy tutaj na akcji, ta czarna kreska, tu się czarny słupek pojawił się w ogólnej dynamice meczu, no bo wcześniej swoją przewagę, no budowali, widać jak budowali zawodnicy gospodarzy. No i zobaczmy, Alisson Santos nie zdołał przechwycić tego do środka. W zasadzie zagrania na skrzydło. Svenberg, Antwi, Bolivar, nie będę tutaj podejmował. Ojojoj, chyba spalony. Nawet jeżeli będzie bramka, wydaje się, że będzie spalony. Nie ma gola. Zdecydowanie tu widać było dosyć wyraźnie pozycję spaloną, więc spokojnie, jak na razie dosyć zamknięty mecz. Po jednym strzale obydwa zespoły, nasz wygenerował lepsze XG i też trochę posiadania zyskaliśmy w tej końcówce pierwszej połowy. Już mniej więcej po pół mają obydwa zespoły. Ogoczukwu do Santosa, Ogoczukwu do Santosa, Santos w polu karnym oddaje strzał, ale... No, Sikendi też jest mocno tutaj wyeksploatowany, no tutaj dużo biegać musi, ale no jeszcze nie do zmiany ten człowiek. Nikt też nie wrócił z kontuzjowanych zawodników, poza Frederiksenem, który już w poprzednim meczu gdzieś tam musieliśmy go wystawić. Aha, też Johnson jest kontuzjowany, czyli ten podstawowy, nie podstawowy, rezerwowy, ale w poprzednim meczu podstawowy napastnik, około 2 tygodni potrwa jego przerwa, więc jest to no, jakiś tam chyba problem, a mieliśmy zamienić tutaj tych dwóch gentlemanów miejscami. Tak też zrobimy. Żeby tutaj no, spróbować jakieś zrobić roszadę, coś tutaj zmienić. Kalman też bez sił, no ale mamy tutaj Gilione na ławce, więc ta zmiana wydaje się być dosyć naturalna. Sikendi, ta zmiana będzie zdecydowanie trudniejsza do wykonania z uwagi na to, że chociaż nie, Ogbemudia może tutaj nam zagrać, dobra, czas na zmiany. Możemy wpuścić, tak, Birzbiego możemy wpuścić za Sikendiego. I wymienić tych dwóch panów. I tu jest OK. No i też puścić Gilione za Mahakaya Kalmana. OK. I jeszcze któryś z pomocników i ktoś z ofensywnej trójki do zmiany trafi i myślę, że będziemy mieli OK. Jak na razie 0-0, tak jak mówię, dosyć zamknięte spotkanie, tylko 3 strzały w sumie w tych no już prawie 70 minutach. Uwaga, Svenberg, teraz dosyć duża grupa zawodników gospodarzy rusza na naszą bramkę. Udaje nam się tutaj te ich zapędy... No właśnie... Chciałem powiedzieć, że udaje nam się te zapędy powstrzymać, bo musieli wycofać, ale oni wycofali po to, żeby zrobić sobie przestrzeń między naszymi liniami. No i niestety tutaj kara przyszła. No duży dosyć atak, sporo zawodników, 4-4 tutaj w zasadzie w jednej linii. No i Olson się urwał i niestety mamy bramkę. Szybciutko zażądam, szybciutko... Anuluj. Szybciutko zażądam więcej. Bionsby przy piłce.
Do bataty. Batata bezbarwny. Alisson. Oj, do Frederiksena. Szansa na 1-1. Jest 1-1. Alisson Santos, świetna asysta. Frederiksen trafia i bardzo ładna bramka, więc dosyć szybko, już minutę po straconej bramce strzelamy. Alisson Santos świetnie zagrał do Badena, czyli do Frederiksena, a ten przelobował bramkarza. No co napastnik, to napastnik, nie ma tutaj co do tego najmniejszych wątpliwości. Mamy bramkę, która daje nam remis, która daje nam 1-1, co byłoby dosyć chyba uczciwym wynikiem, szczerze powiedziawszy. No ale jeszcze zmiany. Lufdala sobie wpuścimy. No Erik dzisiaj osamotniony gdzieś, więc Lufdal wejdzie za Erika. A Andersona wpuścimy sobie za Beniteza. Chociaż mamy też tutaj Henriksona. Alisson Santos mocno zmęczony. Dobra, wytrzyma. Zatwierdzamy zmiany, wracamy na boisko. Batata, no być może końcówka dla nas, być może końcówka dla nas i pokusimy się znowu o bramkę w końcówce. Ogbemudia do Alissona Santosa, ten do Beniteza, Benitez, jeszcze raz Frederiksen, Frederiksen! Było blisko tego, by prowadzić 2-1 i móc tutaj przynajmniej chwilę pocieszyć się z 3 punktów, a tak musimy męczyć się ciągle z jednym. Te wyjazdy gdzieś nam nie idą, być może, oj teraz uwaga, batata! Do Frederiksena, Anderson, jest nas dosyć duża grupa tutaj, batata, batata, wbiega w pole karne, oddaje strzał, no napalił się mocno, strzał zablokowany, więc mamy rzut rożny, ale te rożne nie są tutaj naszymi przyjaciółmi, Alisson Santos będzie dośrodkowywał i gdzieś tam piłka zniknęła przez chwilę w gąszczu, nie widziałem co się dzieje, 86 minuta, ta końcówka zdecydowanie dla nas, uwaga, oj źle, źle, teraz Jensen do Ampursona, ten do Castillejo, Lufdal przechwytują piłkę, Pluk do Gbomediu, jeszcze raz Lufdal, do Andersona, Anderson jest w polu karnym, Baden, ojejku, Frederiksen. To była akcja, która powinna dać nam 3 punkty. Frederiksen fatalnie spudłował. No mieliśmy przewagę w tej końcówce. Powinniśmy tu się cieszyć z wygranej, a raczej nie będzie to dane. No chyba, że tutaj. Frederiksen. Do środkowania Karlsona Frederiksena 6-9. Oj, ogo, czukwu. No szkoda, szkoda. Mogliśmy tu pokusić się o zwycięstwo. Frederiksen mimo szczelnej bramki ocena mniejsza. Nie, 7-2 ostatecznie. To kluczowe podanie z ostatniej sekundy podniosło jego ocenę powyżej 7, ale generalnie no, spudłował w 2 idealnych sytuacjach w końcówce meczu nasz napastnik. I niestety no nie możemy tutaj cieszyć się z 3 punktów, a powinniśmy, bo ta końcówka naprawdę piorunująca w naszym wykonaniu. Mieliśmy tutaj olbrzymią przewagę, prowadziliśmy akcję, atak za atakiem, akcję za akcją, no i Frederiksen powinien był strzelić bramkę, coś tu dużo mówić, tak powinno być. No cóż, 4 punkty, to myślę, że możemy nazwać to dobrym odcinkiem, w którym zdobywamy, w którym nie przegrywamy przede wszystkim, jest to chyba 6 nasz mecz bez porażki z rzędu. No, czy przetworzymy to jest, za chwilkę wejdziemy sobie do kalendarza, by zaplanować kolejny odcinek. Jesteśmy na miejscu 3. W tej chwili nasz następny mecz Nordkuping to będzie chyba ostatni zespół tak w tabeli, więc no, powiedzieć, że jesteśmy faworytem, to nic nie powiedzieć. Myślę, że cały miesiąc, no nie, tu zrobimy sobie raz, 2, 3, 4, czyli zobaczymy się dopiero w lipcu, moi drodzy. Lipiec 2029, przejdziemy sobie przez drugą połowę maja, dosyć przerwa reprezentacyjna pewnie będzie, no i będziemy już w lipcu, czyli no w tym po rozpoczęciu tego wielkiego okna transferowego, lipcowego okna transferowego, które będzie oznaczało transfery, no te międzysezonowe w Europie, u nas oczywiście będzie to raptem. No cóż, mała przygrywka, że tak powiem, do dziejącego się sezonu. W następnym odcinku Göteborg i Elfsborg, te dwa zespoły, te dwa mecze sobie rozegramy. To by było na tyle, to był Franciszek, to był Trenero, to był serial Droga, w którym Franciszek Trenero próbuje zawołać piłkarski świat. Do zobaczenia, peace out.